Ponad 1000 nowych latarni oświetli Wałbrzych w bieżącym roku. W poprzednim roku nowe oświetlenie pojawiło się w 500 punktach na terenie miasta. Muszę wspomnieć o tym, że również w dziedzinie oświetlenia sporo zostało zrobione. Około 500 nowych punktów świetnych, m.in. na Konradowie i na innych ulicach, Beethovena też. No, w sumie kilkadziesiąt ulic uzyskało nowe oświetlenie, gdzie nie było w ogóle oświetlenia. Jednak nie wszystkie wymienione instalacje oświetlenia udało się zrealizować. Będą one dokończone w tym roku. Często na przykład miałem takie zarzuty wręcz, że przy budowie oświetlenia na Zdrojowej przerwaliśmy jej na dawnej Wieniawskiego. Dojazd do kościoła w tak istotnym miejscu przerwaliśmy. I dlaczego nie zrobiliśmy tego dalej? Dlatego, że tam było oświetlenie stare, które zostanie wymienione w ramach wymiany tych 1000 punktów świetnych, o których powiedziałem.